Teraz zrobimy ćwiczenie, które nazywa się side bend. To ćwiczenie poprawia nam kontrolę tułowia, zwiększy, wzmacnia nam mięśnie talii, bioder, również mięśnie barków, ramion. Zaczniemy sobie od pozycji, od ćwiczenia, które przygotowuje nas. Czyli podbieramy się na przedramieniu, łokieć jest pod barkiem, kolana połączone razem, pięty złączone razem, mniej więcej na miejscu pośladkiem. Jesteśmy na razie na jednej stronie i tylko aktywnie, tak, unosimy bark i opadamy. Aktywizujemy w górę i opadamy. Pamiętajcie, żeby starać się wciągać barek, już na tym etapie uruchamiać mięśnie po boki brzucha i tylko w górę i leniwa pozycja. I do góry i w dół. Ok, to teraz sobie przejdziemy do pierwszej modyfikacji tego ćwiczenia. Mamy, jesteśmy oparci na przedramieniu. Głęboki wdech. Na wdech mocno wciągamy brzuch. Ręka na udał. I teraz na wydech unosimy tak w górę. Jednica w górę. I opadamy. Wydech w górę. I wdech. Wydech. I wdech. I dodajemy ruch ręki. Wydech patrzymy na dół. I wdech do przodu. Wydech wypychaj w górę. I wdech. Można utrudnić, jak jest wygodnie, dodać noga, prosta noga. I w dół. Pamiętajcie, nie opuszczamy pośladków. Cały czas miednicę w górę. I do dołu. Do góry. Ciało tworzy jedną linię, tak? Wychylamy się. I w dół. I jeszcze jeden. I wracamy. I trudniejsza wersja. Jesteśmy oparci na dłoni. To ćwiczenie również nam wzmacnia mięśnie nadgarstka. A jeśli wygodniej Wam albo macie problemy z nadgarstkiem, to jest lepsze rozwiązanie. Nadgarstek pod barkiem, łokieć leciutko zgięty. Nie dopuszczamy do przeprostów. Nie może być ręka przeprostowana. Łokieć leciutko zgięty. Staramy się trzymać barki w jednej linii, podciągnięty brzuch, wydłużona szyja, z tyłu wyciągnięta, kolanka razem złączone i to samo, unoszenie do góry, na wydechu, góra, na wydechu opuść, wydech do góry, patrz za ręką i wróć, wydech, dodaj noga, wydech. Przejdziemy sobie teraz do jeszcze trudniejszej wersji. Z przodu górna noga jest lekko wyciągnięta podobno. Nadgarstek pod barkiem, wciągnięty brzuch, ręka na udol. I teraz na wydechu wychodzimy do góry, prostujemy nogi, wydech i wdech. Wydech i wdech. I jeszcze jeden. Wracamy i przejdziemy sobie do ćwiczenia rozluźniającego. Pracowaliśmy teraz na prawej ręce. Lekko zbliżyliśmy się, skrzyżmy. Okay. I wyciągnijmy się do boku. I wdech. I wydech. I jeszcze jeden wydech. Jak macie piłkę, to możecie sobie odpocząć kuleczką. Z wydechem powoli tu toczymy, rozciągamy. Jeszcze mocno pracowaliśmy, się rozluźnić. Ok, no to teraz druga strona. Zaczynamy od ćwiczenia przewodniczego. Pamiętajcie, zawsze robimy tą samą ilość powtórzeń na jedną i drugą stronę. Tak, teraz na stronę. Łokieć pod barkiem i ćwiczenie rozgrzewające. Mobilizujemy oprócz barkową i luźna pozycja. Do góry i w dół. W górę i leniwie. I jeszcze jeden w górę i w dół. Ok, pozycja pierwsza, modyfikacja segmentu. Nadgarstek, łokieć pod barkiem, kolana razem, pięty z tyłu, ręka na udo i wychodzimy do góry. Za wydech i wdech. Pięknie w górę, wdech.
nogę w bok. Patrzymy się cały czas za ruchem dłoni. I wracamy. Trudniejsza wersja. Na dłoń. Na dłoń. Łapki, łokieć w tył. Łapki w jednej linii. Wciągnięty brzuch. Kolana włączona. Wydech. I wdech. Pionowo do sufitu. Podnosimy. Wydech. Dobieramy nogę. Wydech. I wdech. I wdech. I wracamy. Mniejsza wersja. Jedna noga z przodu. Druga noga z tyłu. Barkiem, wciągnięty brzuch i unosimy do góry. Wydech. I wdech. Mocno pracuje kalia, mięśni ramion, barki. Ok, i wracamy do środka, do siadu skrzyżnego. I już teraz z piłką rozciągniemy drugą rękę. Na wydech. Wciągamy się do boku, toczymy piłkę. Na wydech. Wracamy. Wydech. I wydech. I jeszcze na wydech. Ostatni. Rozciąg. I wróć. Dziękuję za uwagę i zapraszam.